Witam w prezentacji i montażu 71 numeru do Chargera RT serii Szybcy i Wściekli od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewą i prawą wewnętrzną obudowę słupka A, uchwyt wewnętrznego lusterka wstecznego, ramkę wewnętrznego lusterka wstecznego, szybę wewnętrznego lusterka wstecznego i śrubki.
W tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy wewnętrzne obudowy słupków A i zmontowaliśmy lusterko wsteczne. Po montażu części 71 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, wlot powietrza, szkielet karoserii z zamontowanymi bocznymi wzmocnieniami, zamkami, dachem, wzmocnieniem słupków A, lusterko wsteczne, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, czteroma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, podłogę kabiny z fotelem, gaśnicą, dźwignią zmiany biegów, pedałami, klatką ochronną, elektronikę, światła, głośnik, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy i cztery stojaki. Numer 71. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zaproszenie do prenumeraty. Nowe technologie. W serii Szybcy i Wściekli rozwój dotyczy nie tylko postaci i pojazdów, które się w niej pojawiają. Obejmuje także inne elementy, np. nowe technologie, a te najbardziej spektakularny sposób wpływają na akcję w części 6, po czym pozostaną z bohaterami w kolejnych filmach. Dowodem na to, jak technologia zyskuje w serii coraz większą rangę, jest postać Teja Parkera. W Szybkich i Wściekłych 2 Tej pojawia się jako właściciel zaniedbanego warsztatu samochodowego, a jego pasją są pojazdy wyścigowe. Kiedy powraca na ekrany w Szybkich i Wściekłych 5, jest już ekspertem w dziedzinie najnowszych technologii. Szalone zawody uliczne w pierwszej odsłonach serii nie pozostawały wiele miejsca dla technologicznych innowacji, nie licząc niektórych elementów wyposażenia aut. Sytuacja jednak szybko uległa zmianie. Nightshade. Film Szybcy i Wściekli 6 przeniósł wzrost znaczenia nowych technologii i ich wpływu na rozwój akcji. Agent Luke Hooks prosi Dominika Toretta, by ponownie zebrał swoją ekipę i pomógł mu schwytać byłego wojskowego Owena Shearer. Dlaczego unieszkodliwienie go jest takie istotne? Wszystkie przesłanki pozbawiają Hoopsowi przypuszczać, że Sun i jego ludzie pracują nad stworzeniem urządzenia zwanego Nightshade, które może unieruchomić wszystkie systemy komunikacji wojskowej. Mamy zdjęcie i informację, że w filmie Szybcy i Wściekli 8 miłośnicy serii mieli możliwość zajrzenia do kryjówki Tipper, gdzie pełno było najnowszych osiągnięć technologii, które dawały tej cyberterrorystce ogromną moc. Mamy zdjęcie i informację, że Megan Ramsley to jedna z najlepszych hakerek na świecie. Przed przyłączeniem się do zespołu Toma Toretta stworzyła Oko Boga. Mamy informację o Richard Roberts. Mamy zdjęcie i informację, że Tay Parker zostawił za sobą przeszłość organizatora nielegalnych wyścigów w Miami i przyłączył się do zespołu Toretta jako specjalista od najnowszych technologii. Dodge Challenger RT Skatepark 2019. Mamy zdjęcie RT Skatepark z 2019 roku, który był najlepszym i wyposażonym produkowanym seryjnie sportowym Dodge Challengerem. Mamy zdjęcie i informację, że w testach rozdzielczej znajdował się wbudowany system nawigacyjny i informacje o osiągach wozu. Mamy pokazane części i ich opis, obszar montażu i instrukcję montażu. I mamy pokazany szkielet karoserii z zamontowanymi słupkami A i lusterko. Na ostatniej stronie mamy tło i loga. Osoby posiadające prenumeratę premium z 23 przesyłką zawierającą numery od 71 do 74 otrzymały plecak.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.